Jak to się stało, że trafiłeś do Dorohuska dzisiaj? To taki czysty przypadek. Byliśmy na rozładunku, a szefa poproszono o to, żeby przewiózł dary takie humanitarne z Berlina. No i byliśmy najbliżej. Akurat ja byłem najbliżej. Pojechaliśmy do Berlina, załadowaliśmy i przywieźliśmy tutaj do Dorohuska. Te dary z Berlina pochodziły od kogo? To były zorganizowane przez prywatną osobę, przez panią Agnieszkę Wiśniewską. Jak dobrze pamiętam, tak. I to były z całego Berlina. To było wszędzie akcje ogłoszone na Facebooku, no, w każdym tam różnym mediach tych lokalnych. Także to taka akcja prywatna. I ten sprzęt, który widzimy tutaj za tobą, którym przyjechałeś, ten cały kontener był wypełniony tymi darami? Praktycznie tak. Był do połowy, tak na wysokość to do połowy, ale po całej długości. Także tego było mnóstwo. No było co to... Było co robić przy załadunku, było co robić, żeby to rozładować, ale tutaj strażacy z OSP Okopy no, spisali się naprawdę na medal, bo było tutaj bardzo dużo ludzi, nie wiem, z 15-20 osób, także to poszło bardzo szybko. Już w Berlinie było wiadomo, że trafić to ma do, właśnie tutaj, tak, do Dorohuska? Tak, tutaj konkretnie, bo to tak było zorganizowane. Pani Agnieszka z tych stron pochodzi, z Dorohuska lub tutaj z którejś tam miejscowości i... To już było tak od razu z przeznaczeniem, że tutaj to dojedzie. Pozdrawiam panią Agnieszkę. Ciebie zapytam jako kierowcę zawodowego. Czy jest różnica jednak w przewozie czegośkolwiek, a czegoś z sercem? No jest taka satysfakcja, że można komuś pomóc, tak? Bo tak jak się przewozi towary, to się po prostu robi tak z miejsca na miejsce, a no to jednak jest taka pomoc, jest pewna taka satysfakcja, nie? Pozdrawiamy firmę. Pozdrawiamy firmę Ship Trace Białej Podlaskiej. Pozdrawiamy prezesa, pozdrawiamy biuro, także wszystkich chłopaków, kierowców też z firmy Ship Trade. No i nie tylko Ship Trade, tylko wszyscy, którzy też przewożą te rzeczy humanitarne, świadczą też jakąś pomoc, tak? Dodajmy właśnie, że firma ten przewóz wykonała za free. Tak, myślę, że tak, raczej na pewno tak. Była to w pełni akcja taka dobroczynna, charytatywna, tak jak pan mówi, właśnie z woli takiego dobrego serca, tak. Skąd jesteście? Z Parczewa. Codziennie do Dorohuska macie ile? No, około 90 km. I codziennie tu jesteście? Szósty dzień. No i właśnie powiedzmy. Gdzie odnalazłyście się, bądź jak wyglądała sytuacja związana z tym, że musiałyście się tutaj pojawić? To był odpowiedź na czyjeś wezwanie. Od tego są media społecznościowe, żeby się porozumiewać. Tam też znalazłyśmy panią Agatkę z Dorohuska, która jest tutaj koordynatorem w Dorohusku, całej tej akcji pomocowej. Poprosiła o wolontariuszy, a ponieważ dysponujemy wolnym czasem, więc bardzo chętnie się zgłosiłyśmy. Dlatego przyjeżdżamy tutaj codziennie, przygotowujemy kanapki, przygotowujemy posiłki dla uchodźców. Wychodzimy potem na peron, jak pociąg przyjeżdża, obsługujemy ich, dajemy gorącą strawę, robimy pakiety żywnościowe. Dzieci zaopatrujemy w zabawki. Uchodźcy również mają tę możliwość, żeby sobie mogli wybierać to, co chcą, co im się na podróż przyda. Tyle. Dzisiaj rozmawiają panie ze mną w tle darów, które przyjechały z Berlina. Te dary pomagały rozpakowywać strażacy OSP Okopy. Również podziękowania jednej z pań Agat. Pani Agacie, której to pani Agacie? Pani Agacie Radzieńczak. O właśnie, jak tu nawiązały się kontakty? To może tylko tak, to właśnie nawiązałyśmy kontakt tak przez Facebooka. Pani Gatka szukała wolontariuszy, no i zgłosiłyśmy się i przyjeżdżamy. Nie jesteśmy tylko we dwie, tylko przyjeżdża cała ekipa, ale dzisiaj jesteśmy w okrojonym składzie, bo są obowiązki. Niektórzy pracują, a ponieważ dysponujemy wolnym czasem, dlatego przyjechałyśmy i z wielką chęcią pomagamy. To jest pomoc, ale to nie jest zabawa. Zdarzają się na pewno trudne momenty. Te trudne, najtrudniejsze momenty to jak przyjeżdża pociąg i widzimy tych stłoczonych ludzi, zmarzniętych, zgłodniałych, smutnych, wystraszonych, z dziećmi na ręku, płaczących, wzruszają się na widok tych zastawionych stołów. Często są tacy wycofani i przestraszeni, bo wydaje im się, że będą musieli duże pieniądze płacić za to, co tutaj akurat przygotowaliśmy. I dopiero trzeba ich zapraszać, uświadamiać, że to wszystko jest za darmo. No i właśnie najtrudniejsze są te chwile, kiedy wysiadają i płaczą i się wzruszają i trudne jest to. Dla nas jest to bardzo trudne. Młodsza.
psychicznie taki wolontariusz musi się również też odpowiednio przygotować? No na pewno. Wczoraj mieliśmy akurat panią z 5-dniowym dzieciątkiem, także dzieciątko było takie malutkie, no a pani musiała z tym dzieciątkiem malutkim jednym na rękach, drugim za rączkę uciekać, tak? No to no nie da się po prostu tak obojętnie. Człowiek ma łezkę wokół, ale wie, że tu trzeba dać zupki, tu trzeba dać kawki, więc odwraca się na chwilę, przeciera łzy i podaje dalej. Kolejne dni mijają. Jak wygląda w tym momencie ta pomoc? Czy coś się zmienia tam wśród Ukraińców, czy coś się zmienia tutaj wśród Polaków? My tego nie wiemy, jak jest po tamtej stronie, tylko z tego, co gdzieś tam jakieś przebłyski wiadomości są, że jest tam bardzo ciężko, że sklepy są puste, że jeżeli jakaś dostawa jest, to czekają w kilkugodzinnych kolejkach. I w ogóle są zaskoczeni, że mogli liczyć na taką pomoc tutaj. Dziękują, wzruszają się, płaczą. Naprawdę czuć tą przyjaźń, wdzięczność. Tu są kilka godzin, ruszają w Polskę. Dokładnie tak, ruszają do Warszawy. Czy ta fala uchodźców maleje, rośnie? No ciężko powiedzieć, to jest pociąg. A co się dzieje na granicy, to trzeba już na granicy pytać. My akurat tutaj przy pociągu, także pociąg jest no stały, ma ileś wagonów, tak? Ile pomieści, tyle przywiezie. Jakiś apel dla nas, do mieszkańców Podlasia, Białej Podlaskiej, powiatu bielskiego, wszystkich tych, którzy będą oglądać? Co jest potrzebne? Czy są potrzebni właśnie ludzie? Tak, przede wszystkim, żeby ten zapał nie zgasł. Bo to nie jest teraz, to będzie jeszcze się, będzie trwało i będzie potrzebna jeszcze pomoc. Wiadomo, my jesteśmy tu tydzień, ale też siły się w pewnym momencie skończą, będzie trzeba odpocząć. Także pytać, jeszcze raz pytać i przyjeżdżać. Tak, chcielibyśmy, żeby to nie był zryw jednorazowy, tylko żeby ta pomoc była systematyczna, na tym nam bardzo zależy. A bardzo łatwo można, tak jest tutaj i punkt w Dorohusku i tutaj w okopach, można dzwonić, pytać, czy jest potrzebna pomoc, a myślę, że zawsze się przyda do każde ręce do pomocy, nawet przy rozładunku, także. OSP Okopy, jednostka domyślam się chyba niewielka, ale w tym momencie przez te kilka dni okazało się, że sercem jesteście jednym z największych ośrodków i instytucji, organizacji, które pomagają uchodźcom z Ukrainy? No tak, może ze względu na położenie, jako że jesteśmy przy głównej drodze do granicy, no i powiedzmy sobie potrzebę strony ukraińskiej na prośbę Agaty Radzieńczak, radnej powiatu, no postanowiliśmy jej pomóc. Nikt się nie spodziewał, że ta akcja urośnie do takich rozmiarów. Na początku tam planowaliśmy, widzieliśmy kawałeczek kątka, że tak powiem, świetlicy, którą mamy dość sporą, no ale okazało się, że to wszystko jest mało. Po dwóch dniach to już wyprowadziliśmy samochód z garaży, wynajęliśmy następną halę i no dzisiaj już zaczynają przyjeżdżać. Czy dzisiejsza akcja związana z transportem firma z Białej Podlaskiej ShipTrade i ten cały kontener odzieży to była niespodzianka? Od darów to była niespodzianka? To znaczy, no wiedzieliśmy, że przyjedzie z Niemiec towar, no ale że dzisiaj to się nie spodziewaliśmy, chociaż no mówię, my jesteśmy przygotowani na różne niespodzianki. Było nas do rozładunku kilkunastu druhów strażakom, którym no, w tym momencie no, trzeba by podziękować, bo no, prawda jest taka, że od 6 rano do 12 w nocy jesteśmy, że tak powiem, na dyżurze, no bo no, taka jest potrzeba, ludzie przyjeżdżają z całego kraju, a praktycznie od wczoraj i dzisiaj no już z całej Europy zaczynają towary zjeżdżać. To, co widzimy w tle, to właśnie ten kontener. Tak, to jest ten kontener darów, ubrania, to znaczy ubrania, żywność, artykuły higieniczne pierwszej potrzeby, także towar idzie różny. Te wózki również. I wózki również. Także i towar jest wszelaki, że tak powiem, i jesteśmy w stanie pomóc, że tak powiem, potrzebującym na Ukrainie.